Witam Was, drogie Panie, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy spotkać się na fanpage'u Kierunek Niebo. Widziałam, że z wielkim zainteresowaniem przyjęłyście Panie tą propozycję. I to jest fantastycznie, że za pośrednictwem tej platformy możemy zadbać o swoją kobiecość, o swoją formację, o swój rozwój. Że też są takie osoby, które podjęły się prowadzenia i podjęły ten wielki trud odpowiedzialności za tą platformę. Byśmy stawały się kobietami pełnymi ducha, kobietami silnymi, kobietami dobrego wpływu. To jest dzisiaj po prostu niezmiernie ważne, żebyśmy miały tą możliwość i ten dostęp do kształtowania swojej osobowości, swojej dojrzałości i ludzkiej, i duchowej. Może przedstawię się i powiem kilka słów o sobie, chociaż wiem, że dużo jest tutaj kobiet, z którymi się znam, z którymi spotkałam się wielokrotnie, ale pewnie też są takie panie, z którymi tutaj widzę się po raz pierwszy. Nazywam się Irena Neumiller. Jestem z wykształcenia teologiem, nauczycielem, coachem. Od momentu mojego nawrócenia, kiedy byłam bardzo młodziutką dziewczyną, co dokonało się w ruchu Światło-Życie, moją pasją stała się ewangelizacja. Dlatego też bardzo mocno weszłam w misję w Kościele, w posługę Słowa Bożego i to było zawsze obecne w moim życiu, a więc takie nauczanie również biblijne, które podejmowałam na początku w ruchu Światło-Życie, a potem w Szkole Nowej Ewangelizacji w Trójmieście. Natomiast od 15 lat przyszedł taki moment, kiedy Bóg poruszył moje serce, aby podjąć wezwanie pracy z kobietami i zatroszczyć się o rozwój kobiet. To było niesamowite doświadczenie, kiedy w Trójmieście w 2005 roku zaczęłam organizować spotkania dla kobiet, właśnie takie rozwojowe, formacyjne, biblijne, na które przychodziło setki kobiet i to było wielkie wydarzenie. I piękne, naprawdę piękne doświadczenie również dla mnie, ponieważ był to również dla mnie czas mojego dojrzewania, mojego rozwoju właśnie w tej przestrzeni ludzkiej, w swojej kobiecości. Aż wreszcie z czasem stało się to moją pasją, moim spełnieniem, moim powołaniem, moim przeznaczeniem. Ja wiem, że jestem na swoim miejscu. Robiąc to, co robię, prowadzę rekolekcje, prowadzę sesje biblijne, warsztaty rozwoju osobistego w wielu miastach Polski, ale też w Wielkiej Brytanii, w kilku miastach i też na Litwie, gdzie cyklicznie odbywają się rekolekcje w Wilnie. I to jest dla mnie wielką radością. Daje też mi siłę i moc trwania w obecności Bożej, ponieważ kiedy głosimy Słowo Boże, to ono staje się dla nas słowem życia i staje się pokarmem, a więc ta misja, ta posługa pozwala mi być nieustannie przy źródle miłości Bożej, przy tym źródle doświadczania mocy Bożej, która objawia się poprzez głoszone Słowo Boże, poprzez modlitwę chwały, modlitwę uzdrowienia. Więc mogę być świadkiem wielkich dzieł Bożych pośród kobiet. I właśnie dzięki temu też zyskałam dużo przyjacielskich relacji poprzez to, co robię w tych różnych środowiskach, gdzie się obracam. Więc ten temat przyjaźni jest mi też bardzo bliski. To jest nasz dzisiejszy temat. Szukam przyjaciela. Czy relacje bliskie, relacje przyjaźni dające szczęście są możliwe? O ten temat zostałam poproszona i właśnie chciałabym go przedstawić. Więc wierzę, drogie Panie, że będzie to dla nas bardzo dobry czas, piękny czas spotkania.
dajcie proszę znać, że jesteście. Będzie to też dla nas odpowiedzialnych za tą platformę Kierunek Niebo dobrym doświadczeniem, kiedy napiszecie w komentarzu, że jesteście, może też napiszcie, skąd jesteście i dlaczego jesteście. Może też, jeżeli się znamy, to możecie dać sygnał, gdzie się spotkałyśmy. Będziemy mogły mieć takie poczucie tworzenia atmosfery przyjaźni, poczucie spotkania wirtualnego, co prawda nierzeczywistego ze względu na sytuację, w której jesteśmy, a pewno bardzo tęsknimy za tym, żeby po przyjacielsku spotykać się w atmosferze przyjaźni, spotykać się, ale pewnie już niedługo będzie mogło to nastąpić. Tworzenie tej kobiecej przestrzeni, wiem, że dla wielu kobiet jest bardzo bliskie i widać to właśnie też chociażby przez internet, że powstaje bardzo dużo tych środowisk kobiecych, podejmujących formację i rozwój kobiety. I to jest fantastyczne, bo rzeczywiście możemy zainwestować w swoje życie, żeby spełniać swoje marzenia, żeby realizować swoje powołanie i dojść do miejsca swojego przeznaczenia właśnie w kontekście również wieczności. Zbudujmy więc tą przestrzeń przyjacielskiej atmosfery poprzez wpis wasz, jakiegoś komentarza, a dzięki temu ten post będzie też krążył w internecie i to jest też ważne, żeby inne osoby mogły nieoczekiwanie właśnie natrafić na tą konferencję. Więc drogie panie, mamy przed sobą niesamowicie ważny temat, temat przyjaźni, ale chciałabym w tym temacie zacząć w ogóle od relacji, ponieważ spotykam wiele osób i widzę, jak bardzo trudne jest to zagadnienie dla dużej grupy osób, może tak powiem, dużej grupy osób, a temat jest fundamentalny. A temat relacji jest jakąś ogromną częścią naszego życia. Po prostu żyjemy w relacjach i życie płynie przez relacje. A my wszyscy nosimy głęboką, naturalną potrzebę miłości, bycia kochanym, ale również dawania miłości, kochania drugiego człowieka. Bo i tutaj jest wielka zgodność wszystkich tych nauk, które krążą wokół człowieka, antropologii, psychologii, właśnie teologii, również mistyki, filozofii, które właśnie akcentują bardzo to i to jest też nasze doświadczenie, że mamy naturalną potrzebę bycia kochanym, a miłość, ona jest owocem relacji, ona uobecnia się w relacji, ona przejawia się w spotkaniu osób. Nie ma miłości bez relacji. Nie ma miłości bez relacji. Tych bliskich, wartościowych, serdecznych, które są nacechowane oddaniem, bezinteresownością. Miłość nie jest ideą. Miłość ma wymiar czegoś konkretnego, co dokonuje się w relacji. Czyli nie ma miłości bez relacji. I to jest bardzo istotne, żebyśmy głęboko zobaczyły tą prawdę w sobie. Ja czasami widzę ludzi, którzy są zaangażowani w Kościele, którzy podejmują różne działania, wchodzą w różne akcje i można zauważyć, że prowadzą też jakieś życie duchowe, intensywne nawet, i z Panem Bogiem im wychodzi, ale z ludźmi nie bardzo. Więc to jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku. Nie może tak być, ponieważ tak jesteśmy stworzeni, tak jesteśmy ukształtowani z miłości i do miłości, czyli do przeżywania relacji. Relacji, które mają miejsce w trzech wymiarach. Relacji w stosunku do Boga, relacji do siebie i relacji do drugiego człowieka. I to jest wtedy harmonia miłości.
gdy jesteśmy w relacji z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem, czyli również w tym wymiarze wertykalnym miłość w stosunku do Boga, w tym wymiarze horyzontalnym do ludzi, nie może być inaczej. Cała nasza konstrukcja, nasze ciało, nasza psychika, nasz duch właśnie domagają się miłości, a więc relacji, bliskości, czułości, dotyku. Jest najbardziej pierwotne pragnienie, naturalna potrzeba każdego człowieka, każdy tak ma. Bo czasami możemy my gdzieś widzieć, no dlaczego ja jestem, dlaczego ja mam takie pragnienie. Obok ciebie ten, kto jest, również ma takie pragnienie. Dlaczego tak jest? Ponieważ pochodzimy od Boga, który jest relacją, który jest więzią, który jest więzią. Myślę, że to możemy zobaczyć chociażby za pośrednictwem ikony Trójcy Świętej, ja mam moją tutaj ze sobą, za pośrednictwem ikony, która przedstawia trzy postaci aniołów, czyli trzy osoby boskie, które są w harmonii, są w komunii, są w jedności. W teologii wczesnochrześcijańskiej używano takiego określenia greckiego perichoresis, czyli taniec wokół. Określano tym słowem działanie Ducha Świętego, który przenika osobę Ojca i Syna, który jest tym przepływem miłości między tymi osobami. Kiedy patrzymy na tą ikonę, to możemy zobaczyć, że wzrok tych trzech postaci spotyka się w jednym punkcie. Tym jednym punktem jest ten stół ofiarny, czyli ofiara Jezusa Chrystusa, dzieło zbawcze, które jest dziełem całej Trójcy Świętej, nie tylko Syna. Jezus rzeczywiście składa tą ofiarę, ale w niej uczestniczy Ojciec, w niej uczestniczy Duch Święty. W perychorezie to przenikanie tych osób boskich wyraża się w miłości agapy, a więc w całkowitym darze, w miłości absolutnie bezwarunkowej i bezinteresownej. Kiedy Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno. I Bóg zaprasza do perychorezy każdego z nas, kiedy my jesteśmy w obecności Bożej, kiedy zasiadamy na tym czwartym miejscu, gdy adorujemy ikonę, gdy po prostu przebywamy w obecności Bożej, to Duch Święty włącza nas w tą Bożą obecność i rozpoczyna się ten taniec miłości, rozpoczyna się ta perychoreza, która włącza nas w to doświadczenie miłości i przenika również nasze człowieczeństwo, nas całych takimi, jakimi jesteśmy. I to jest miłość życiodajna. To jest miłość, która stwarza, która rodzi nowe życie, która uzdalnia do życia i uzdalnia do przyjacielskich relacji, bo my wchodzimy w relacje, my wchodzimy w tą więź, która jest w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. Wchodzimy w tą więź. I tutaj mówię już o przyjaźni z Bogiem, bo takie doświadczenie przebywania w Bogu, przebywania w obecności Bożej jest też doświadczeniem przyjaźni z Bogiem. Kiedy w Starym Testamencie czytamy o tym spotkaniu trzech aniołów, trzech postaci, trzech mężów Bożych, którzy przyszli do Abrahama, to między nimi zadziała się właśnie ta perychoreza. Właśnie po tym doświadczeniu pięknym pod dębami Mamre, kiedy Bóg z nieba zstępuje do Abrahama i do Sary, aby oznajmić, że za rok będziesz miała syna. Pada to słowo skierowane do Sary, która tak bardzo była w bólu i w oczekiwaniu, aby ta obietnica się wypełniła. To doświadczenie przemieniło ich życie. Za rok Sara urodziła Izaaka. Więc w tej przestrzeni miłości uczymy się relacji z Bogiem, uczymy się obecności Bożej w naszym życiu
i przyjaźnimy się z Bogiem, tak jak Bóg przyjaźnił się z Abrahamem, tak jak przyjaźnił się z Mojżeszem, z Dawidem, z wieloma postaciami. Ta przyjaźń z Bogiem, ona jest tym, co jest fundamentalne dla naszego życia, co jest pierwsze dla naszego życia. I bez tej przyjaźni, bez tej relacji, bez tej obecności w Bogu, tak naprawdę nie jesteśmy zdolni ani do relacji ze sobą, ani do relacji z drugim człowiekiem. Co się dzieje w nas, kiedy jesteśmy w przyjaźni z Bogiem? Uczymy się siebie, poznajemy siebie. To Bóg definiuje nam nasze życie, definiuje nam to, kim jesteśmy i do czego jesteśmy przeznaczeni. Jak mówi Kierkegaard, do czego wieczność nas przeznaczyła. On wyposaża nas swoją miłością i my uczymy się siebie, zaczynamy kochać siebie. Często nie kochamy siebie, nie lubimy siebie, nie akceptujemy siebie. To rodzi bardzo niskie poczucie wartości. Jesteśmy wciąż w takich deficytach i brakach. Natomiast kiedy jesteśmy przy źródle miłości Bożej, to zaczynamy inaczej patrzeć na siebie. I tu uczymy się przyjaźni ze sobą. I to jest ten drugi wymiar relacji, w których jesteśmy. Zaczynamy poznawać, że jesteśmy cudem, że jesteśmy dziełem Jego rąk, że On stworzył nas cudownie, że kiedy nas stworzył, to też nas uzdolnił do życia w pełni, wyposażył nas w talenty, dary, cały potencjał, który jest nam potrzebny do realizacji swojego życia, do realizacji swojego powołania, swojej misji w życiu. To poprzez to przebywanie w Bogu zaczynamy uczyć się, jak być uważnym dla siebie, jak odkrywać swoją wartość, swoją godność. Zaczynamy żyć prawdziwie, być autentyczne. Dzięki też tej relacji i dzięki temu, że zaczynamy się przyjaźnić ze sobą, stajemy się wyrozumiałe dla siebie, a nie surowe, nie wymagające, nie w ciągłej ocenie, krytyce i właśnie w takiej surowości. Ale zaczynamy uczyć się zgody na naszą słabość, na nasz grzech, na naszą kruchość, na to, że czegoś nie umiemy. I nie karcimy się za to. Uczymy się bycia miłosierną dla siebie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żebyśmy, mając ten głęboki, bliski kontakt ze sobą, decydowały się na to, jak chcemy się czuć ze sobą. Jak w ogóle chcemy czuć się w życiu. Tutaj też uczymy się poprzez przyjaźń ze sobą, decydować o swoim życiu. To kontakt ze sobą sprawia, że bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Mamy kontakt z naszym umysłem, z naszym sposobem myślenia. Widzimy, w jaki sposób myślimy. Tu się zaczyna nasze, w umyśle zaczyna się nasze nawrócenie. O tym mówi święty Paweł w liście do Rzymian 12:2. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co doskonałe, to tutaj dokonuje się przemiana w umyśle, w naszych uczuciach, w naszych prawach. Zaczynamy być uważne dla siebie i chcemy kierować swoim życiem, żeby dojrzewać do tej pełni, która jest w planie Bożym dla naszego życia, czyli ta perspektywa wieczności, ale też chcemy pięknie żyć. Tylko wtedy, gdy zaprzyjaźnimy się ze sobą, gdy pokochamy siebie, będziemy zdolne kochać drugiego człowieka, ale będziemy też zdolne tak naprawdę realizować siebie, żyć w poczuciu spełnienia, żyć też w poczuciu misji, na którą odpowiadamy całą sobą.
Więc ta przyjaźń ze sobą, ona jest punktem wyjścia do przyjaźni z drugim człowiekiem. I można kochać drugiego człowieka, jeżeli nie kochamy siebie, i o tym nam mówi pierwsze przykazanie: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc gdy nasiąkamy miłością Bożą, to też nasze życie staje się darem. I to staje się czymś oczywistym, że wtedy posiadamy siebie w dawaniu siebie. Byt kobiety najpełniej realizuje się właśnie w tym bezinteresownym darze. Kobieta nie odkryje się w półśrodkach, ale w bezinteresownym darze. To jest nasza natura, to jest takie obdarowanie przez Boga nas, które jesteśmy kobietami, że jesteśmy zdolne rodzić życie. Nie tylko urodzić dziecko, ale rodzić życie. My jesteśmy tak predestynowane, żeby być w relacji. To się zaczyna już w raju, kiedy Bóg naprzeciwko Adama, który jest w pustce, który jest w samotności, stawia kobietę. Jesteśmy po to, aby budować relacje, aby wychodzić naprzeciw człowiekowi. To jest gdzieś paradygmat naszej kobiecości. Bycie w relacjach, tworzenie środowiska pięknych relacji. Ale jest to możliwe tylko, gdy jesteśmy w relacji z Bogiem, w relacji ze sobą. Bóg stworzył nas do relacji. I to jest droga naszego spełnienia naszego człowieczeństwa i osiągnięcia pełni. I o tym mówi prawie cała Ewangelia, pokazując nam Jezusa. Chciałabym teraz przejść do tego punktu, w którym powiem o Chrystusie, który jest przyjacielem ludzi, który jest przyjacielem człowieka, też przyjacielem kobiet. I to jest niesamowite, jak Jezus przełamuje zwyczaje kulturowe i te ograniczenia wręcz kulturowe i podnosi kobietę, wyprowadza ją zza kurtyny, gdzieś z tego miejsca i jej ukrycia i daje jej miejsce obok siebie. Tak jak Maria, która siedziała u stóp Jezusa i przysłuchiwała się Jego nauczaniu, co było przełomem. Tak jak wtedy, kiedy Jezus spotkał się z Samarytanką, co było też absolutnie czymś niemożliwym dla Żyda, który rozmawia i z kobietą, i jeszcze z Samarytanką. Więc chciałabym pokazać Jezusa, który jest przyjacielem ludzi i przyjacielem kobiet. Jezus zaczyna od relacji. Całe Jego życie jest związane z relacjami, jest usytuowany w relacji. I kiedy rozpoczyna też swoją misję, to buduje relacje. To dla Niego najważniejsze jest spotkanie z człowiekiem. Powołuje uczniów i wychodzi naprzeciw człowiekowi. I o tym też bardzo jasno mówi Jezus wprost. Przytoczę może z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału, wypowiedź Jezusa, kiedy mówi: wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazałem. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Jan 15:2. Jeżeli masz Pismo Święte, to otwórz je, żebyś mogła też śledzić te teksty, na które będę się powoływać. Wszystko, co chciałabym powiedzieć, jest poparte Słowem Bożym. I Jezus podnosi tą relację przyjaźni do rangi przykazania miłości, bo na początku mówi: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. On odwołuje się do swojej miłości i pokazuje: ja jestem pierwszy w miłowaniu, ja jestem pierwszy w przyjaźni. I tą miłość stawia jako przykazanie, czyli możemy powiedzieć, że miłość, więź wzajemna jest nowym przykazaniem, bo nie ma miłości bez relacji, tak jak powiedziałam. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że Jezus powołuje nas do miłości, powołuje nas do relacji, do przyjaźni. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. I też chciałabym, żebyśmy gdzieś głębiej weszły w to słowo, które on wypowiada. Jesteście. Jesteś przyjacielem. Jesteś. To jest dokonane. To się stało.
Jezus to daje w darze, tylko jest pytanie, czy ja na to odpowiem. Czy ja odpowiadam na tą przyjaźń i mówię tak, biorę i chcę, biorę to słowo i chcę tego doświadczyć w moim życiu, chcę być w przyjaźni z Tobą. Kiedy Jezus spotyka się z ludźmi, to możemy zauważyć to, jak bardzo osobiście traktuje każdego człowieka. To nie jest takie przy okazji spotkanie, ale On całą swoją uwagę i całą swoją miłość daje w spotkaniu każdego człowieka, którego spotyka. Ja chciałabym podać kilka tych przykładów spotkań, ponieważ one są przepiękne. I zacznę od powołania uczniów, kiedy powołuje ich osobiście, po imieniu i kiedy otwiera się przed nimi. Bardzo ujmuje mnie słowo z Ewangelii Jana, właśnie o powołaniu Jana i Andrzeja, którzy idą za Jezusem. Jezus odwraca się w ich kierunku i mówi, czego szukacie? Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, kogo szukacie. Generalnie kogoś szukamy. A mówi, czego szukacie? Czego szuka człowiek? Szuka miłości, szuka spotkania, szuka zainteresowania, szuka bliskości. To wszystko otrzymuje od człowieka. Jak inaczej? I jaka jest odpowiedź Jezusa? Uczniowie mówią, nauczycielu, gdzie mieszkasz? A Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. To jest niesamowite, że Jezus wprowadza do swojego życia. Tak czyni przyjaciel, który otwiera swój dom. Nie mam nic do ukrycia. Możesz po prostu być. Możesz być ze mną. Mam dużo do zaoferowania. Chcę dać Ci aż miłość. Aż miłość, aż uwagę, aż koncentrację, taką skupienie na Tobie, bo Ty jesteś przede mną i jesteś osobą ważną. Taka jest przyjaźń Jezusa, taka jest Jego miłość. Kiedy Jezus powołał uczniów, to w gronie 12 szczególne wyróżnienie, moglibyśmy powiedzieć, ale nie wyróżnienie w sensie jakiegoś faworyzowania, tylko ze względu na misję, którą mają wypełnić. Wśród 12 było 3, Jakub, Jan i Piotr. Jezus zabiera tych 3 uczniów w różne miejsca, tak jakby objawiając im to, czego nie objawia innym. A więc widzimy, że On w przyjaźni inwestuje w życie drugiego człowieka. On wprowadza w jakąś tajemnicę, odsłania przed nimi to, co może jest zakryte, bo wie, że dla nich jest to potrzebne i ważne ze względu na misję i ich apostolską posługę później w Kościele. Więc generalnie widzimy, że Jezus tworzy środowisko, jest przyjaźń, spotyka się z ludźmi, a więc przyjaźń jest Jego pasją. On stawia przyjaźń, spotkanie z człowiekiem, to osobiste, takie bardzo indywidualne skupienie na osobie w centrum swojej misji. Jego działania, cała Jego postawa, nauczanie bazuje na spotkaniu. On widzi człowieka. Widzi kobietę z garbem, która wchodzi do synagogi. Wyraźnie czytamy w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, że Jezus zobaczył kobietę pochyloną. I tutaj też przełamuje kulturowe zwyczaje, dotyka tą kobietę, kładzie rękę na jej plecach zgarbionych i nazywa ją córką Abrahama. Zobaczcie, że w takich spotkaniach to przenikanie miłością Bożą człowieka jest absolutne. I on mówi, że 18 lat szatan trzymał ją na uwięzi. Czy nie należało tej córki Abrahama uwolnić?
mimo że jest szabat? Z ducha niemocy, odczytuję ją. Kiedy karmimy się Słowem Bożym, to ono nas czyta. To On nas czyta, odczytuje to, co dzieje się w naszym sercu. Taka jest Jego miłość, taka jest Jego przyjaźń. Podobnie dzieje się w przypadku Zacheusza, do którego zwraca się po imieniu i kiedy mówi do niego: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu, czyli w Twoim sercu, zatrzymać się u Ciebie, zatrzymać się w Tobie. I również nazywa go synem Abrahama. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, mówi o Zacheuszu. Czyli pokazuje przemianę tego człowieka. Wydobywa z niego jego tożsamość. Wydobywa, pokazując, że jest synem Abrahama. Kiedy spotykamy się z Jezusem, to On nam odsłania nasze imię, odsłania nam naszą tożsamość. Więc to ta przyjaźń z Jezusem, przyjaźnienie się z Nim jest wielkim zyskiem, jest wielkim bogactwem, wielkim darem. My zyskujemy siebie przez przyjaźń z Nim. Odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Dzięki temu możemy wzrastać i wypełnić swoje przeznaczenie. Jak też Mateusz, na przykład w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, czytamy, jak Mateusz pisze: i zobaczył człowieka, imieniem i powiedział: pójdź za mną. I jego miłość zakrywa wiele grzechów. Inni widzieli w nim celnika, widzieli w nim grzesznika, kolaboranta, złodzieja, oszusta, a on zobaczył w nim ewangelistę, zobaczył w nim apostoła, zobaczył w nim tego człowieka, który odda za niego życie. Więc widzi inaczej. Jezus widzi inaczej. Jeżeli chcesz zobaczyć to, co On myśli o Tobie, jak On Ciebie widzi, zaprzyjaźnij się z Jezusem. Ujmuje mnie jeszcze jeden, no wiele innych tekst, nie tylko jeden, ale ten, o którym powiem. Zobaczył chromego nad sadzawką, który od 38 lat cierpiał na swoją chorobę, był chromy. Przepiękny tekst, ponieważ wiele tam znajdujemy treści. Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już długi czas czeka i dlatego stanął przy nim. Stanął przy nim, wielu innych było, on stanął przy nim i mówi, i rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? No oczywiście, że chciał, prawda? Chciał stać się zdrowym, po to tam był i od wielu, wielu lat przychodził na tą sadzawkę, gdzie raz w roku dokonywało się poruszenie tej wody i ten, kto pierwszy wchodził, został uzdrowiony. I co mówi ten chromy? Mówi: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Panie, nie mam człowieka. Czy nie jest to Twoje doświadczenie? Kiedy mówisz: nie mam człowieka, dla którego byłabym ważna, który by mnie kochał taką miłością bezinteresowną, przy którym mogę wzrastać, przy którym mogę być autentyczna. To jest doświadczenie wielu osób. Pani, nie mam człowieka. Kiedy potrzebujemy właśnie kogoś bliskiego, jest wiele kobiet, wiele osób, które nie ma przyjaciela, nie ma przyjaciół. Dlaczego? To jest pytanie, na które tylko Ty możesz udzielić sobie odpowiedzi. Ale tu widzimy, dzięki tej przypowieści, dzięki temu wydarzeniu biblijnemu, jak Jezus staje przy tym chromym człowieku jako człowiek. Jako człowiek. Możesz mieć tego człowieka, możesz mieć tego przyjaciela i w nim odnaleźć uzdrowienie ze swojej choroby, jakakolwiek ona jest. I Jezus mówi do tego chromego: wstań, weź swoje łoże i chodź. I natychmiast wyzdrowiał i chodził. To jest Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 1 wersetu. Jeżeli chcesz wrócić do tego tekstu i zrobić lekcję divina, zrobić medytację nad tym tekstem, bardzo Cię zachęcam. Jeżeli potrzebujesz tego człowieka, który Cię wypełni i który Cię uzdrowi.
widzimy, że we wszystkich tych postawach opisanych w Ewangelii Jezus jest blisko. Jego miłość jest życiodajna, Jego miłość uzdrawia, podnosi, karmi. Jest darem dla przemiany życia. Może jeszcze też zwrócę uwagę Waszą na niesamowitą przyjaźń Jezusa z Łazarzem, Marią i Martą w domu w Betanii. To jest dom przyjaźni Jezusa. W Ewangelii Jana trzykrotnie czytamy o spotkaniach w tym domu. Dokonuje się tam coś niesamowitego. Jak bardzo ta obecność Jezusa w domu przemienia życie każdej z tych osób. Wiemy też o wskrzeszeniu Łazarza, o tym, że jego przyjaciel umarł i Jezus, no nie może go tam nie być, żeby dokonać wskrzeszenia. Maria mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale ja wierzę. Marta mówi, Maria później też. Wszystkie te sceny, one pokazują, jak miłość Chrystusa przepływa między tymi osobami w tym domu. Jak Jezus bierze w obronę Marię dwukrotnie przed Martą, wtedy, kiedy Marta przychodzi z oburzeniem i mówi, Panie, powiedz Marii, żeby mi pomogła. On bierze ją w obronę, pokazuje zupełnie inną rzeczywistość jej życia, inny poziom. Ona przebywa już w takim doświadczeniu bardzo proroczo w tym, co nastąpi później po zmartwychwstaniu. Ona już jest uczennicą, ona już jakby czuje się apostołem, ona chce chłonąć naukę, ona siedzi u stóp i karmi się słowem, każdym słowem. Kobiety nie uczyły się Tory, kobiety nie chodziły za rabinami, a ona to robi. Ona też przełamuje i Jezus na to pozwala. Podnosi tą kobietę i mówi, obrała najlepszą cząstkę. To jest przyjaźń mistyczna, jest przyjaźń duchowa, przyjaźń, która jest z tego wymiaru nadprzyrodzonego. I potem widzimy Marię, która wylewa drogocenny olejek na głowę Jezusa, kiedy Jezus już zmierza do Jerozolimy i wyraźnie Jezus mówi, zostawcie ją, bierze ją znowu w obronę, zrobiła to na dzień mojego pogrzebu. Ona już proroczo wykonuje ten gest, który później wykonywano, kiedy namaszczano ciało, składając je do grobu. A więc również widzimy taką przyjaźń. Może do takiej przyjaźni jesteś zaproszona, takiej mistycznej, nadprzyrodzonej przyjaźni, kiedy jesteś sercem przy sercu, kiedy jesteś za zasłoną, w tajemnicy, w centrum tajemnicy. Piękny obraz przyjaźni Jezusa z Łazarzem, którego wyprowadza z grobu. Ciebie może wyprowadzić z Twojego grobu, z Twojej śmierci, z Twojego lęku przed śmiercią. I pokazać, że On jest Panem życia i śmierci, że śmierć w Nim jest pokonana. Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że jest w żałobie. Nie jest w żałobie. Nie płacze z powodu śmierci Łazarza. Ale te łzy są prorocze na wspomnienie tego, co nastąpi, kiedy On zmartwychwstanie. Kiedy On pokona śmierć całkowicie. Kiedy pokona śmierć i zajaśnieje życie. Kiedy oścień śmierci zostanie złamany. Może w Twoim doświadczeniu, zmaganiu się, kiedy może jesteś w żałobie, kiedy cierpisz, może potrzebujesz takiej przyjaźni jak Łazarz. Generalnie Jezus jest nazwany przyjacielem celników i grzeszników. On przyjaźnił się z grzesznikami. Jeżeli masz takie doświadczenie upadku, zmagania z Twoim grzechem, który często się powtarza w Twoim życiu, o który się oskarżasz, On Ciebie nie oskarża, bo On przyszedł ze względu na Twój grzech, aby dać Ci wolność, aby Cię przemienić, aby Cię uwolnić. Jest tym, który uwalnia z grzechu, z trądu grzechu.
Jest też tym, który mówi do pracowników, do robotników w winnicy: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. To jest przepiękna przypowieść o pracownikach winnicy, których najmuje w ciągu dnia, w różnych godzinach dnia i który zaprasza do udziału w swoim życiu, i nie czynię ci krzywdy. Mówi, nie czynię ci krzywdy. I jest wiele innych tekstów, ale myślę, że już na tym zakończę. Natomiast chciałabym ciebie poprosić, żebyś może napisała, który tekst ewangelicznej przyjaźni ciebie porusza. Jakie słowo dla ciebie jest ważne? Którym słowem ty zachwyciłaś się w swoim życiu, w swoim czytaniu Słowa Bożego? Ewangelia pokazuje nam, że przyjaźń jest w planie Bożym. Jezus całym swoim życiem ukazuje pedagogikę uczenia się serdecznych przyjaźni, bliskości. Takiej bliskości, takich przyjaźni, które są inwestycją w życiu drugiego człowieka, które prowadzą do przemiany życia i w efekcie są doświadczeniem zbawienia. I wzywa nas poprzez swoją postawę do tego, żebyśmy tak jak On realizowali swoją misję w budowaniu środowiska przyjaźni. Pokazuje, że to jest misja Kościoła. Jesteśmy powołani właśnie do takich relacji. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się wzajemnie miłowali. I potem wszyscy poznają, żeście przyjaciółmi moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Wiecie, to przykazanie po prostu wskazuje na to, że miłość jest znakiem niewymagającym wiary. Kiedy jesteśmy przyjaciółmi dla ludzi, którzy poszukują Boga, którzy nie znają Boga, to oni przez miłość, przez to, że będziemy darem dla tych osób, mogą rozpoznać Boga. Ja miałam takie doświadczenie, przyjaźniłam się z kobietą, z małżeństwem, i oni byli niewierzący. I mi to nie przeszkadzało, że oni są w jakimś takim etapie poszukiwania. To była bardzo ciekawa relacja. I z nią naprawdę się zaprzyjaźniłam. To był taki czas, który został nam dany od Pana Boga. Dzisiaj mamy mniej kontaktów, bardzo sporadycznie, ale wtedy jakoś w tamtym czasie byłyśmy dosyć blisko. I ja się dzieliłam moim życiem, tym autentycznie, co przeżywam w relacji z Bogiem. Ciągnęłam ją na różne wydarzenia. I po jakimś czasie, już kiedy troszeczkę rozeszłyśmy się, bo ja zmieniłam miejsce zamieszkania, więc nie miałyśmy takiego stałego kontaktu, ale ona odnalazła Boga. Dzisiaj jest bardzo blisko w Chrystusie i jest zupełnie innym człowiekiem. Więc miłość, przyjaźń, ona jest znakiem niewymagającym wiary, kiedy my po prostu jesteśmy autentyczni, jesteśmy sobą. To powołanie do wzajemnej miłości jest ostatecznie powołaniem do szczęścia, bo kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy płynie miłość, kiedy dokonuje się ten przepływ miłości i to jest nowa kultura, tworzymy wtedy naprawdę środowisko Królestwa Bożego. Królestwa Bożego. W minioną niedzielę czytaliśmy to wezwanie Jezusa: Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże jest blisko. Kiedy ono jest blisko? Kiedy się kochamy. Kiedy tworzymy środowisko przyjaźni. I Biblia pokazuje, że jest to właśnie szkołą relacji. Te teksty biblijne
o przyjaźni, o budowaniu relacji, one pokazują też to, że relacje są związane z pewnymi regułami, z pewnymi etapami, ale zależą po prostu od naszej decyzji. Zależą od naszej decyzji. Bardzo mnie ujmuje też tekst z Ewangelii Marka, 2 rozdział, uzdrowienie paralityka. Tutaj niesamowite rzeczy się dokonują, kiedy 4 przyjaciół przynosi do Jezusa paralityka. Nie mogą wejść, ponieważ tłum oddziela ich od Jezusa i nie mogą się przedostać, niosąc tego sparaliżowanego człowieka na noszach. Więc miłość jest pomysłowa, jest twórcza, więc oni odsuwają dach i bezpośrednio spuszczają, opuszczają te nosze z paralitykiem w bliskości Jezusa. Jezus, widząc ich wiarę, wyraźnie to czytamy, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. I wstań. Zwróciłam uwagę na to, że w tekście nie ma mowy o tym, żeby paralityk chciał być przyniesiony do Jezusa i żeby ten paralityk miał wiarę. Był człowiekiem, w którym dominował grzech i być może niekoniecznie miał takie parcie, żeby stanąć przed Jezusem, ale ci 4 przyjaciele, którzy go przynoszą, oni mieli wiarę i oni chcieli tego dokonać dla swojego przyjaciela i przynoszą go na noszach do Jezusa. Czy ty masz takich 4 przyjaciół, którzy niosą ciebie do Jezusa, którzy w twojej chorobie, w twoim paraliżu może duchowym, kiedy przeżywasz jakąś porażkę, jakąś stratę, jakieś cierpienie, kiedy może straciłaś pracę albo cierpisz biedę, staną przy tobie, żeby cię wzmocnić, żeby przemienić tą sytuację, w której jesteś. Czy masz takich przyjaciół? To było dla mnie pierwsze pytanie, kiedy ja czytałam tą Ewangelię wiele lat temu, kiedy ona mnie zatrzymała w sposób taki bardzo szczególny i właśnie przemówiła do mnie. Kto to jest? Te osoby, które ciebie niosą, przynoszą do Jezusa, które zawsze są obecne. Masz takie osoby? To jest też odwrotne pytanie, czy ty jesteś dla kogoś takim przyjacielem? Czy to ty nosisz kogoś wtedy, gdy jest taka potrzeba? Czy poświęcasz swój czas, swój wysiłek i na swoich plecach niesiesz tą osobę, towarzyszysz jej, znosisz jej grzech, jej błędy, jej cierpienie, znosisz. Przechodzisz ponad tym. Masz takich przyjaciół i jesteś takim przyjacielem? Drogi Panie, napiszmy to. Napiszmy sobie, kto to jest. Wy napiszcie sobie. Niekoniecznie w komentarzu, niech to będzie gdzieś w takiej świadomości waszej. Kto jest takim twoim przyjacielem? Czy twój mąż jest takim przyjacielem? Czy w twojej rodzinie, w twoim najbliższym otoczeniu masz takich przyjaciół? Czy jest to twoja mama? Czy jest to twój ojciec? Czy jest to może twoja siostra? Jak są ci towarzysze w przyjaźni? Ja mam takie doświadczenie. Ja mam takie doświadczenie przyjaźni, wielu przyjaźni i bliższych, i dalszych, i takiego środowiska przyjacielskiego. To są niesamowite relacje, które są ogromnym bogactwem, ogromnym darem i często takim właśnie darem dla wzmocnienia, dla ożywienia,
wzajemnego dzielenia się, bardzo różne. To są kobiety, które żyją w rodzinie, które mają też już dorosłe dzieci, więc jestem przyjacielem domu. To są młode kobiety, które niedawno wyszły za mąż, więc też im towarzyszyłam w jakiś sposób w ich tej podróży życiowej, w ich odkrywaniu i dojrzewaniu, więc też jestem ciocią dla ich dzieci. To są też kobiety samotne, którym towarzyszę duchowo. Bardzo różne przyjaźnie, każda jest inna, ale mam też takie bardzo bliskie przyjaźnie duchowe, gdzie po prostu jesteśmy dla siebie nawzajem darem, bo przyjaźń jest wzajemna, ale też możemy odsłonić się, nie mając przed sobą nic do ukrycia, gdzie mówimy o rzeczach też trudnych, intymnych, ważnych, które przeżywamy, przez które przechodzimy, które są paschalne dla naszego życia. Każda z tych przyjaźni jest inna i to jest też wspaniałe i to jest piękne. Jakie są Twoje przyjaźnie? Co Was łączy? Co Was łączy w przyjaźni? Co otrzymujesz dzięki przyjaźni? Myślę, że to warto zadać sobie też takie pytanie, czy wzrastasz dzięki tej przyjaźni? Czy stajesz się lepszym człowiekiem? Czy poprzez przyjaźń stajesz się bardziej prawdziwa i autentyczna? Czy właśnie jesteś w przyjaźni, ale niekoniecznie się odsłaniasz, bo lękasz się? Więc czy rzeczywiście wtedy jest to taka przyjaźń? Wiecie, w przyjaźni to nie jest tylko po to, żeby było miło i przyjemnie, żeby tylko pić kawę, rozmawiać i spędzać jakoś w takiej przyjemności czas, ale przyjaźń też stawia wymagania. Przyjaźń jest po to, żeby napomnieć, żeby korygować, żeby wskazać na jakieś błędy. Kiedy mi zależy na czystości mojego serca, to ja idę do mojej przyjaciółki i mówię jej: spójrz na tą sytuację, oceń z twojej perspektywy, spójrz obiektywnie. I to jest zawsze dla mnie ważne zdanie, jej spojrzenie na sytuację, gdzie ja mam emocjonalne zaangażowanie, a ona nie, bo jej to nie dotyczy. Więc, ale też dzielimy się wieloma rzeczami. Możemy razem płakać wtedy, kiedy dokonują się rzeczy bardzo trudne i to mi się zdarzało wielokrotnie, że siedziałyśmy i po prostu płakałyśmy, żeby dać sobie wsparcie, żeby po prostu być w takich bolesnych, trudnych doświadczeniach, w jakichś rozstaniach, stratach. Co też Tobie sprawia trudności w przyjaźni? Myślę, że to jest też ważne pytanie. Co jest dla mnie trudne w przyjaźni i dlaczego przyjaźń jest dla mnie trudna? Ja myślę, że szczególnie przyjaźń może być trudna wtedy, gdy dotyczy to osób, które mają spore deficyty w miłości. Osób, które może nie doświadczyły akceptacji, przyjęcia, uznania, miłości po prostu, ponieważ te braki, one rodzą głód miłości, generują głód. Głód, który domaga się zaspokojenia. I wtedy może być taka postawa biorcy, czyli tego, żeby nakarmić się miłością kogoś, tego przyjaciela, który jest. I to jest, to może być duży problem, kiedy te oczekiwania w przyjaźni z jednej strony są zbyt wielkie, w ogóle w relacjach zbyt wielkie oczekiwania mogą utrudniać relacje. Ponieważ często wtedy może pojawiać się takie poczucie zawiedzenia i rozczarowania, bo ja chciałam coś więcej. Natomiast w przyjaźni jest dawanie i branie. W przyjaźni bardzo istotne jest to, żeby być w wyodrębnieniu, czyli nie wchodzić w taką relację współuzależnienia. To generalnie występuje u osób z takim dużym poczuciem opuszczenia. Dużym poczuciem opuszczenia. Ktoś może po prostu iść przez życie z takim doświadczeniem opuszczenia i wielkiego głodu miłości. Proces zdrowienia takiej osoby może trwać bardzo długo. Dlatego budowanie relacji przyjaźni z takimi osobami musi też odbywać się powoli, stopniowo.
nie od razu, że od razu jakby zaspokoję ten głód, od razu nakarmię, bo wtedy to rodzi więzy, a nie więź. A więzy są zawsze niszczące i to się zawsze skończy jakąś małą czy wielką katastrofą. I wtedy może być duże rozczarowanie. Ja myślę też, że to jest bardzo istotne, żebyśmy umieli zachować właśnie te etapy w budowaniu relacji, tworzyć ją powoli, dając czas, a jednocześnie mając na uwadze te reguły, że stawiamy też wymagania, że nie tylko się głaszczemy, ale ta miłość ma granice, właśnie strzeżemy tej odrębności, tak trochę poprzez doświadczenie też jakiejś pełni, w której jesteśmy, dozujemy tą przyjaźń, nie jesteśmy wciąż na telefonie, ale ustanawiamy granice i o tym też mówimy. O tym też mówimy. Wymagamy respektu dla naszych praw. W tych dużych deficytach miłości może pojawić się właśnie duża trudność budowania przyjaźni. Duża trudność. U takich osób właśnie z głodem miłości, kiedy one doświadczają też dużo pustki, samotności, cierpienia po prostu, może być właśnie ta pokusa, żeby się związać z kimś, żeby się zawiesić na kimś. I to ktoś może tak rozumieć przyjaźń, że w przyjaźni no, powinieneś mieć czas, powinieneś być do dyspozycji. Niekoniecznie. To nakarmienie drugim człowiekiem może nigdy nie nastąpić, bo człowiek nie zaspokoi każdego pragnienia drugiego człowieka, właśnie takiego, który doświadcza głodu, miłości, takiej dysfunkcji właściwie. Drugi człowiek nie nakarmi nas, nie zaspokoi do końca. W wierszu Adama Mickiewicza w jednym z wierszy czytamy, że nie mogę duszy w duszę przelać. To po prostu nie może się dokonać. Przyjaźń, ona ma też ograniczenia w tym znaczeniu, że to nie jest zlanie się w jedno. Zawsze z zachowaniem odrębności. Odrębności, wyodrębnienia. To tak jak w rodzinie wychowuje się dziecko w odrębności, w wyodrębnieniu. I tak jest też w przyjaźni. Natomiast jest duża pokusa właśnie takiego zawieszenia się na przyjacielu, czy takiego, wiecie, jak bluszcz oplecie drzewo. To wydawałoby się komuś, kto z takiej jeszcze nieukształtowanej osobowości ma właśnie takie wielkie oczekiwania, żeby taka była przyjaźń. I ona wtedy jest trudna. Wtedy jest trudna. Ale może masz inne trudności w przyjaźni. Może w zaufaniu, właśnie w otwartości, czy też właśnie w przyjęciu osoby takiej, jaka ona jest. Może popełnia dużo błędów i ty już masz dosyć tych błędów. Więc bardzo różnie to wygląda w tych naszych relacjach, ale warto, żebyśmy to zobaczyli. Żebyśmy to zobaczyli. Pamiętajmy, że zawsze te trzy wartości, one idą w parze. Miłość, więź, szczęście, przyjaźń. Tak? Miłość jako przyjaźń, więź, szczęście są ze sobą ściśle związane. Więc generalnie możemy powiedzieć, że duchowość chrześcijańska jest duchowością przyjaźni, duchowością relacji, więzi. Chciałabym, żebyśmy też zajrzały do Starego Testamentu i zobaczyły, co jeszcze możemy odnaleźć w Piśmie Świętym na temat przyjaźni. Chciałabym zwrócić uwagę na dwa teksty. To jest w Mądrości Syracha, 6 rozdział, kiedy właśnie czytamy o wartości przyjaźni, czym ona jest i jak o nią dbać. Wierny przyjaciel, potężna obrona. Kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia. Znajdą go bojące się Pana.
jest niesamowite. Wierny przyjaciel lekarstwem życia. Widzimy tą wartość, prawda? Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią. Piękne słowo, które właśnie odsłania przed nami tą wartość przyjaźni. Jeżeli masz przyjaciela, to masz skarb, za którego nie ma odpłaty, czyli nie ma większej jakby wartości. Kiedy jesteśmy we wzajemnej miłości, to naprawdę możemy doświadczać szczęścia i to jest największa wartość. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na tekst w Psalmie 55, też otworzę w Piśmie Świętym. W Psalmie 55 i tutaj znajdujemy bardzo cenną wskazówkę, jeżeli chodzi o przyjaźń. Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił, lecz to byłeś Ty, człowiek ze mną zgodny, powiernik mój i przyjaciel. Łączyła nas słodka zażyłość. O zranieniu przez przyjaciela, mówi ten psalm, w tym miejscu. Gdyby był to ktoś obcy, ktoś, z kim nie mamy relacji, to może po prostu machnęlibyśmy ręką i może trochę by pobolało, ale nie na tyle, żeby zranić nasze uczucia, czy właśnie tą wartość przyjaźni. Ale to byłeś Ty, wierny przyjaciel, zgodny, powiernik mój, powiernik. Łączyła nas słodka zażyłość. Co wtedy, kiedy zrani najbliższy przyjaciel, ktoś, do kogo masz zaufanie, z kim dzielisz się swoim życiem, kto zdradzi ciebie? Masz takie doświadczenie? Ja mam takie doświadczenie kilkakrotnie. Miałam takie doświadczenie. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że przyjaciel też jest grzesznikiem, że przyjaciel też popełnia błędy. Natomiast ważne jest, co w takiej sytuacji zrobimy. Czy staniemy do konfrontacji, czy rozmawiamy, czy jesteśmy zdolni przebaczyć, czy jesteśmy gotowi pobłogosławić tą osobę mimo tego zranienia, które miało miejsce. Czasami może być tak, że przez jakiś czas może nie mamy kontaktu, może po prostu chcemy odpocząć, żeby nabrać jakiegoś dystansu do tej osoby, może bardziej przyjrzeć się tej sytuacji, która miała miejsce. Ja wiem, że można dojrzewać dzięki takiemu doświadczeniu, że można też właśnie doświadczyć tego uwolnienia, tej wolności i wyodrębnienia w przyjaźni dzięki takiemu doświadczeniu, żeby być bardziej autonomicznym, żeby jakoś nie zawieszać się na tej osobie. To jest doświadczenie pewnie bardzo różne w zranieniu. Czasami też dzieje się tak, że naturalnie rozchodzimy się, następuje rozstanie, tak jak Abrahama i Lota. Pamiętamy, kiedy nastąpiło właśnie nieporozumienie między sługami Abrahama i Lota. I Abraham mówi, jak ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo, jak ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Może tak być, może tak być. Ale potem, gdy życie Lota było zagrożone, to Abraham modlił się do Boga. I Abraham prosi Boga o ocalenie Lota. Czyli to nie jest tak, że rozstanie jest jednocześnie takim wejściem w ducha urazy, osądu, krytyki. Nie musi tak być. Możemy przebaczyć, błogosławić tą osobę, ale nie zawsze potem jest nam po drodze. I to jest też okej. To jest też okej. Czy może po prostu zmieni się ta relacja? Natomiast wielką pokusą wtedy jest wejście w postawę oskarżenia, krytyki, złej mowy. Pamiętajmy, że życie i śmierć jest w mocy języka. I również w Mądrości Syracha w 6 rozdziale czytamy: miła mowa pomnaża przyjaciół. Dobra mowa, dobrze mówić, błogosławić. Kiedy błogosławisz swojego przyjaciela w takiej sytuacji zranienia czy jakiegoś nieporozumienia, wtedy zawsze wygrywasz. Zawsze wygrywasz.
Więc pamiętajmy o tych regułach, o tej wartości przebaczenia w przyjaźni, bo zdarza się, jesteśmy po prostu słabi. Przyjaźń jako wielki dar, ona jest w kruchym naczyniu, ona jest w glinianym naczyniu, którym może rozpaść się, a czasami po prostu naturalnie może zmienić się ta relacja, może zmienić się. I dajmy temu też prawo, żeby ona mogła w różny sposób ewoluować, w różny sposób przejawiać się w naszym życiu. Nie zawsze będzie to w takiej wielkiej zażyłości. Fantastycznie, kiedy tak jest. I na pewno takie przyjaźnie, one są najcenniejsze. Ale możemy też spojrzeć inaczej od drugiej strony, że są takie osoby, które nie są zdolne do głębokiej więzi, do głębokiej więzi, do głębokiej przyjaźni. Owszem, w jakiejś mierze. I to też trzeba przyjąć, że tak się może zadziać w naszym życiu. To wszystko w zasadzie, co mówię, jest odpowiedzią na to nasze pytanie, które mamy w tytule, czy piękne relacje dające szczęście są możliwe. Oczywiście, naturalnie, że są możliwe, ale z zachowaniem pewnych reguł, etapów, właśnie poprzez przebaczenie, poprzez takie uczenie się odrębności, wchodzenie w coraz głębszą dojrzałość dającą wolność. Pamiętajmy też o takiej regule, że przyjaźni musimy liczyć się z odmową. Przyjaźni przyjmuje to, że ktoś mi mówi nie, nie mam czasu, nie mogę, może innym razem, nie chcę tego zrobić. Może też tak być. Jeżeli kocham, to stawiam też granice i dbam o swoje prawa, respektuję i chcę, żeby moje prawa były respektowane. Ale może być też tak, że jeżeli uważamy, że ta odmowa zachwieje naszą relację przyjaźni, naszą bliskość i obawiamy się tego, to tak naprawdę nie ma w niej autentycznego tego przepływu miłości. To nie jest do końca wolność i szczerość w relacji. W przyjaźni mam tą gotowość, że daję, ale też mogę powiedzieć dzisiaj nie. W przyjaźni też proszę, mam odwagę prosić. Mam odwagę prosić, więc te reguły przyjaźni są czymś bardzo istotnym. I jeszcze chciałabym powiedzieć na podstawie Starego Testamentu o dwóch przykładach przyjaźni, przepięknej przyjaźni mężczyzn i kobiet. Przykład Jonatana i Dawida z pierwszej księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela, 18 rozdział, 19 i 20. Bardzo zachęcam. Jest bardzo dużo treści i właśnie też pokazania wartości przyjaźni i pewnych reguł, które mają miejsce między tymi osobami. Może wprowadzę, kto to jest Jonatan, bo może nie czytaliśmy nigdy tej historii Jonatana i Dawida. Jonatan był synem króla Saula, pierwszego króla w Izraelu. I kiedy na scenie tutaj pojawia się Dawid, kiedy zwyciężył Goliata i który spotkał się z taką aprobatą, miłością Saula, jednocześnie z miłością Jonatana. Czytamy w pierwszym zdaniu, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida.
pokochał go Jonatan tak jak samego siebie. I potem poniżej czytamy, Jonatan zawarł z Dawidem przymierze. Przymierze, przyjaźń, związek przyjaźni, są różne tłumaczenia. Umiłował go bowiem jak samego siebie. Słyszycie to, jak samego siebie, tak jak jest w przykazaniu, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To jest miłość, która jest takim związkiem dusz, takim przylgnięciem do siebie. I to się dzieje często spontanicznie po prostu. I jest wielkim darem i łaską Boga, jeżeli taka przyjaźń nas spotyka. I nie wiem, czy tego doświadczyłyście, że po prostu ta przyjaźń przychodzi jako wielki dar, bez jakiegoś trudu, bez jakiegoś zabiegania, bez jakiejś takiej no, starania się. Po prostu pojawia się, jest. I tak się zadziało między Dawidem i Jonatanem. To są najpiękniejsze przyjaźnie i one są właśnie takie bardzo szczególne i są tym wielkim skarbem. Jonatan zawarł z Dawidem związek przyjaźni, przymierze. Czyli to nie jest taka przyjaźń, że rozmawiamy, że jest przyjemnie, że to jest uczucie, ale ona jest bardzo głęboko osadzona w realiach ich życia i będzie wystawiona na wielką próbę. Ponieważ jest ten moment, kiedy król Saul zazdrości Dawidowi, jego pozycji, jego waleczności, uznania, jakie ma u ludzi i chce go zabić i namawia Jonatana, żeby zabić Dawida. A więc przyjaźń na śmierć i życie. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida, więc ostrzegł Dawida przed zamiarami Saula. Ta przyjaźń jest ważniejsza niż lojalność wobec ojca i króla. Jonatan wybiera tą przyjaźń. On jest wierny temu przymierzu. To przymierze ma konsekwencje. I Jonatan nie wchodzi w układ z Saulem przeciwko Dawidowi. I mówi, cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. Cokolwiek byś zechciał, zrobię to dla ciebie. Mamy to w 19 i 20 rozdziale. Tutaj jest pięknie opisane to spotkanie, dialog, taka długa rozmowa, kiedy Dawid też mówi, jeżeli ty tak uważasz, to zabij mnie. A Jonatan mówi, żadną miarą, w żaden sposób. Nie mogę tego zrobić. To jest przyjaźń, która ma niesamowite konsekwencje. Jest czymś konkretnym. Jest czymś bardzo konkretnym. I w czasie tego spotkania oni złożyli przysięgę, złożyli takie zobowiązanie. Oto Pan między mną i Tobą na wieki, między rodem moim i rodem Twoim. Pan między mną i Tobą na wieki. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał. To są mężczyźni. Stać ich na taką przyjaźń. Ja wierzę, że te męskie przyjaźnie są też niesamowite. I to jest wtedy konkret, kiedy są takie męskie przyjaźnie. Piękne. Pan między mną i Tobą na wieki. Masz takiego przyjaciela? Masz taką przyjaciółkę? Pan między mną i Tobą na wieki. Czyli Pan jest ten, który nas łączy. Z Tobą, dla Ciebie zrobię wszystko, co będzie potrzebą. Oczywiście pamiętając o tych regułach, o których mówiłam wcześniej, ale będę Cię bronić. Stanę po Twojej stronie. Czy jesteś gotowa poświęcić się, żeby stanąć po stronie przyjaciela, kiedy tego wymaga sytuacja? Na przykład w pracy, kiedy ryzykujesz zwolnienie z pracy,
kiedy wpadniesz w niełaskę u szefa, ale bronisz swojego przyjaciela. To są konkrety, to są konsekwencje zawarcia przyjaźni. Pan między mną i tobą, kiedy poświęcisz coś ważnego, kiedy złożysz taką ofiarę ze względu na swojego przyjaciela, żeby stanąć w jego obronie, żeby walczyć o przyjaciela, żeby dla niego poświęcić się, stracić twarz. To jest konkret. To jest konkret. To jest właśnie miłość. Miłość bezinteresowna, bezwarunkowa, która daje siebie. Ale tutaj pada też takie niesamowite stwierdzenie, kiedy oni właśnie składają tą przysięgę. Pan między rodem moim i rodem twoim, i to również będzie miało znaczenie dla późniejszej historii już po śmierci Jonatana. Wiemy, że w kolejnej wojnie po jakimś czasie, i o tym czytamy na początku drugiej księgi Samuela, kiedy zginie Saul i Jonatan, Dawid rozpacza. To jest pierwszy rozdział drugiej księgi Samuela. 23 werset. Dawid rozpaczał po stracie Saula, który chciał go zabić i przez którego był banitą przez kilkanaście lat, ukrywał się w skałach, w górach, ale płacze, rozpacza też bardzo ze względu na Jonatana. I mówi tak: żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Mój bracie Jonatanie, on nie miał takich braci swoich rodzonych, ale miał właśnie brata Jonatana. Tak bardzo byłeś mi drogi, tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twoją miłość niż miłość kobiet. Więcej ceniłem twoją miłość. A wiemy, że Dawid miał wiele kobiet. I to też w pięknych relacjach, chociażby z Abigail, z Batrzebą również do końca. Byłeś moim bratem, byłeś moim bratem. Ta strata jest dotkliwa, jest wielkim bólem, jest żalem. Opłakuje stratę Jonatana, ale później też pojawia się niesamowita historia po śmierci Jonatana i kiedy Dawid obejmuje panowanie, królowanie, mógł zabić wszystkich z rodziny Saula, ale tego nie robi do końca, ponieważ jest taki moment w 9 rozdziale drugiej księgi Samuela, kiedy Dawid pyta swojego sługę, czy jeszcze ktoś pozostał z rodu Saula, gdyż pragnąłbym mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana, bo zawarł wcześniej przymierze, jest wierny temu przymierzu. On pamięta to, co działo się między nimi i to przymierze ma tutaj też konsekwencje. I był ktoś taki, syn Jonatana, Meribaal, który wtedy, kiedy miał 5 lat, upadł i został chromy. I który był wychowywany w lęku przed Dawidem, bo Dawid mógł go zabić. Więc on bał się Dawida, ale Dawid nie chce go zabić. Mówi, czy jest ktoś z rodu Saula, komu mógłbym okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana. No i oczywiście przyprowadzają do Dawida Meribaala. To jest cała piękna historia, 9 rozdział, polecam wam. Meribaal jest przerażony, kiedy jest wezwany, ponieważ myśli, że go spotka śmierć. A Dawid mówi do niego, nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać mi tobie miłosierdzie ze względu na twojego ojca Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula. Sam zaś zawsze będziesz jadł przy moim stole. I rzeczywiście tak się dzieje. Meribaal otrzymuje wszystkie dobra Saula i one służą jemu i jego rodzinie, a on sam, trzykrotnie jest to podkreślone w tym tekście, zasiadał
przy stole królewskim razem z synami królewskimi. Zobaczcie, jak podnosi to godność, jak zmienia, nadaje znaczenie godności Mary Baala i przywraca mu tożsamość syna. On, który jest sierotą, otrzymuje nową tożsamość, nową pozycję, na nowo otrzymuje godność dziedzica, syna królewskiego, potomka królewskiego, zasiada przy stole. On, który był potomkiem króla i stracił to wszystko, teraz na nowo to otrzymuje. Dzięki przyjaźni Dawida i Jonatana. Czyli przyjaźń, ona ma konsekwencje, które są konkretem życia, które ocalają przyjaźni. Jesteśmy gotowi, powinniśmy być gotowi na to, żeby walczyć o przyjaciela bądź o kogoś z rodziny przyjaciela. Jesteśmy gotowi poświęcić się, żeby tego dokonać. Gotowi poświęcić się. Przyjaźń jest konkretem. Nie jest tylko, żeby było nam miło i przyjemnie, ale ona też jest do obrony, do walki, do tego, żeby stwarzać człowieka na nowo, żeby przywracać mu godność, żeby on odkrył swoją tożsamość i żył pełnią życia. Wolny od lęku, wolny od pokonania, wolny od tej straty niesamowitej, która miała miejsce w życiu jego. I jeszcze o jednej przyjaźni chciałabym powiedzieć. To jest przyjaźń dwóch kobiet, pięknych kobiet, dzielnych, Rut i Noemi, czyli Księga Rut. Myślę, że to już jest tekst bardziej nam znany, znamy, kochamy Księgę Rut i właśnie jej historię. I na pewno wiele z nas odkrywa się również w tej historii, ponieważ Rut, ona jest obrazem Kościoła, oblubienicy i ta historia pokazuje po prostu nam naszą historię i różne obrazy z naszego życia możemy zobaczyć w tym tekście, ona nas czyta. Jest to opis trzech kobiet po śmierci ich mężów, po śmierci dwóch synów Noemi. Kobiet, które wszystko straciły, które pozostały same. I jest taki moment, kiedy gorycz Noemi już po prostu tak bardzo wzbiera się, kiedy ona mówi, Pan wypełnił me serce goryczą, że Noemi postanawia wrócić do Betlejem, do swojego narodu, do swoich przodków, miejsca swoich przodków. I dwie synowe, Orpa i Rut, postanawiają pójść razem z nią, z Moabu, do Betlejem, chociaż wiedzą, że może je tam spotkać dużo przykrości, ponieważ Izraelici traktowali Moabitów jako przeklęty naród ze względu na różne wydarzenia w historii. I jest taki moment, kiedy Noemi nalega na te swoje młode synowe, żeby wróciły do swoich mam, do swojego domu rodzinnego. I mówi, ja nie mam nic do zaoferowania. Ale te młode kobiety wiedzą, że jest inaczej. I napierają, żeby tak było. Chociaż w efekcie tej rozmowy Orpa postanawia rzeczywiście wrócić i żegna się z Noemi. Natomiast Rut mówi niesamowite zdanie. Mówi, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i abym odeszła od ciebie. Nie nalegaj na mnie, bo nie zrobię tego. Czyli ona ma głęboką decyzję, postanowienie, że wyrusza razem z Noemi, że chce jej towarzyszyć, chce z nią być. Dlaczego? Dlaczego Rut chce pójść z teściową? Ponieważ dokładnie zna miłość i mądrość Noemi.
czuje się przez nią kochana. Ona dobrze zna troskliwe, czułe serce Noemi i ona wie to, co otrzymała od tej starszej kobiety. Tutaj dzieli je całe pokolenie, teściowa i synowa. Czy twoja teściowa jest twoją przyjaciółką? Czy twoja mama jest twoją przyjaciółką? To jest niesamowite pytanie. Ta miłość Noemi zapewnia ją, że to, co chce zrobić Rut, jest sprawiedliwe i słuszne i ma głębokie przekonanie, by odwzajemnić miłość, ale też wie, że może na Noemi polegać, chociaż bardzo dużo ryzykuje, bo idzie w nieznane. Idzie do narodu, do miasta, które jest jej obcy i ona będzie dla niego obca. Chciałabym dalej przeczytać tą wypowiedź Rut, ponieważ ona jest niesamowita, ona porywa serce. Rut mówi, gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem. Twój Bóg będzie moim Bogiem. Rut nie znała osobiście Boga Izraelitów, ale znała Go przez postawę Noemi, przez wiarę Noemi. Nauczyła się Boga od Noemi. To jest to świadectwo miłości. Miłość, która jest znakiem niewymagającym, która rodzi wiarę, która rodzi wiarę. I mówi, gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i będę pochowana. Niech mi Bóg to uczyni. Niech mi Bóg to uczyni. I to jej Bóg uczynił. I to jej Bóg uczynił. Ponieważ to, co dzieje się później w historii Rut, no, jest ponad wszelkie wyobrażenie. To na pewno nie było jej marzeniem, na pewno nie było jej oczekiwaniem. Te obie kobiety w trudnym położeniu znajdują się w miejscu, gdzie są zdane na siebie, ponieważ nie mają synów, nie mają potomstwa. Rut nie ma potomstwa, więc one są pozostawione same sobie, są narażone na biedę i podejmują wszystko, żeby sobie w tej sytuacji poradzić. Kiedy Noemi idzie na pole zbierać kłosy, czytamy tutaj w tekście, że przypadkiem tak się stało, że poszła na pole boża. Nie ma przypadków, wiemy o tym doskonale. To są Boże przypadki, które są cudami Bożej łaski i one są fantastyczne, kiedy nas spotykają. I powoli wchodzimy w przyjaźń Rut i Booza. Właśnie tak bardzo stopniowo nawiązującą się. Ona zaczyna się od podziwu Booza. Booz jest zachwycony, patrzy na tą kobietę. I jak dowiaduje się, że to jest właśnie Rut, która przyszła z Noemi, że to jest synowa Noemi, to okazuje jej życzliwość. To jest dla niej troskliwy, czuły, bierze ją w obronę przed ludźmi, którzy jej dokuczają, przed sługami swoimi i mówi, nie dokuczajcie jej. I ona mówi do Booza, Rut, dlaczego jesteś dla mnie życzliwy? Dlaczego mnie uznajesz, chociaż jestem obca? Ona nie spodziewała się niczego dobrego dla siebie, a otrzymuje tak wielkie dobro. Jeden krok, jedna decyzja, która zmienia życie. Decyzja na przyjaźń, decyzja miłości, decyzja ofiarowania swojego życia starszej kobiecie, teściowej, dania siebie. Ona nie jest ofiarą. Chciałabym tutaj zauważyć tą różnicę, że można siebie ofiarować, można się poświęcić, ale to nie jest to samo, co oznacza być ofiarą. Kiedy zatracam się, kiedy nie mam swojego życia, kiedy jestem ofiarą, a dać siebie w ofierze. To jest typowe dla kobiety, że chcemy zainwestować w życie kogoś, bo czujemy się do tego wezwane. To nie jest tak, że same sobie to bierzemy, bo kiedy same to bierzemy, to może to być właśnie z więzów, a nie z więzi. Rut, ona daje siebie.
Tak jak Maryja posiadała siebie w dawaniu siebie, taką właśnie postawę przyjmuje Rut. I to jest przyjaźń, i to jest miłość, bezinteresowna miłość. W takiej właśnie przyjaźni widzimy te dwie kobiety. I ta przyjaźń bardzo, bardzo też procentuje dla życia Rut, dla jej historii, która nabierze niesamowitego tempa i wymiaru w jej życiu, zmieniającego i życie Rut, i Noemi. Ponieważ to Boaz był tym człowiekiem, który miał prawo lewiratu i mógł poślubić Rut. Ale za namową Noemi Rut robi krok i wychodzi naprzeciw tej sytuacji, żeby spotkać się z Boazem, żeby spotkać się i powiedzieć mu: weź mnie za żonę, zajmij się mną, weź mnie w obronę. I ta rozmowa właśnie na klepisku, kiedy ona poszła spotkać się z Boazem, jest niesamowitym dialogiem, który w tym wymiarze Słowa Bożego jest dialogiem oblubienicy z oblubieńcem. Kiedy ona wchodzi w tą mistyczną przyjaźń. I Boaz mówi do niej, jeszcze lepiej niż za pierwszym razem okazałeś swoją miłość teraz. Nie lękaj się, córko moja. Jesteś dzielną kobietą. Jest zachwycony tą postawą Rut, jej szlachetnością, jej pięknem, jej czystością, jej bezinteresownością. I tu zawiązuje się właśnie też piękna przyjaźń kobiety z mężczyzną. Kobiety z mężczyzną w tym opisie, ale tak naprawdę oblubienicy z oblubieńcem. I ta relacja zaowocowała właśnie małżeństwem, ich przyszłym życiem, ta historia. I Rut wchodzi do Bożej rodziny. Ona potem jest wymieniona w genealogii Jezusa. Zapisuje się w historii Izraela. Zapisuje się w historii Izraela. Dlaczego? Ponieważ ma serce zdolne do kochania. Ma serce zdolne do dania siebie w darze. Posiada siebie w dawaniu siebie. To dawanie, ono ma moc rodzenia nowej drogi, nowej historii życia, kiedy posiadamy siebie. Czyli ta przyjaźń ze sobą, o której mówiłam też na początku. To jest niesamowita historia, piękna. Krótko o niej mówię. Ona wymagałaby całej konferencji, ale chciałabym Was właśnie zachęcić do tego, żebyście przeczytały tą księgę. To jest naprawdę 4 rozdziały krótkie, a na pewno się zachwycicie tą historią. Na pewno zachwycicie się tą historią. Moje drogie Panie, to już tak na zakończenie. Chciałabym na tym zakończyć, chociaż temat jest absolutnie niewyczerpany. Można by było jeszcze bardzo dużo mówić o przyjaźni. Tak przy okazji w ogóle stwierdziłam, że to jest bardzo dobry temat, żeby zrobić weekendowe rekolekcje, powołani do relacji, powołani do przyjaźni. I może rzeczywiście w tym roku podejmę taką decyzję, żeby to zrobić. I z przyjemnością Was zaproszę, jeżeli czujecie też niedosyt i jeżeli będziecie chciały dalej zgłębiać ten temat przyjaźni w swoim życiu, żeby też może mocniej zaakcentować ten temat przyjaźni ze sobą, ale też właśnie stawania w przyjaźni oblubieńczej z Jezusem, miłości oblubieńczej z Jezusem. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Napiszcie, proszę, jeżeli jakieś zdanie Was poruszyło. Może po prostu jedno zdanie. Może jeden tekst biblijny, który chciałybyście podkreślić, żeby podzielić się swoim spostrzeżeniem. Będzie to dla mnie też ważne i będzie dla innych świadectwem. Takim świadectwem, w którym błogosławimy siebie nawzajem właśnie
tym, co przeżywamy, co odbieramy. Błogosławię Was z całego serca, dobrze Wam życząc. Myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy też okazywały sobie właśnie dużo ciepła, czułości, ponieważ tak mało jej dostajemy w świecie. Szczególnie teraz, w tym czasie, kiedy no, jesteśmy w kwarantannie, izolujemy się trochę od ludzi z wiadomych względów i brakuje nam właśnie bliskości i relacji, to pokażmy ją chociażby właśnie w tym, że napiszemy jakieś słowo od siebie w komentarzu. Twórzmy środowisko przyjaźni, kobiecej przyjaźni, kobiecej bliskości, kobiecej życzliwości. Niech ta przyjaźń będzie znakiem, który będzie rodził też wiarę w innych osobach. I jeżeli ta konferencja dała Tobie coś ważnego, to możesz ją udostępnić dla innych. Zachęcam, żeby to uczynić, by ktoś inny mógł natrafić właśnie na to słowo i wysłuchać tej konferencji. Bądźmy kobietami dobrego wpływu, dzielmy się dobrą nowiną, przekazujmy dobre informacje, udostępniajmy to, co, w czym widzimy wartość i możliwość naszego rozwoju, naszego doskonalenia się w naszym człowieczeństwie i w naszej duchowości. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.